zetniesz, wsiądziesz, może jakieś pierwsze wrażenia? Tak, ja mam przyjemność testować już tutaj dzisiaj wszystkie samochody. Uznaliśmy z Jerzym, że to takie auto trochę studenckie, tak nam gdzieś się w głowie kołatało, albo nawet śmialiśmy się, że jak mężczyzna ma ochotę sprezentować pierwszy samochód, na przykład swojej narzeczonej, próbny samochód, zobaczymy jak się będzie sprawował samochód, nie ona oczywiście, to to jest właśnie dobry wybór. A dlaczego? Myślę, że właśnie dane, które ma dla was Jerzy, tylko tak państwa utwierdzą w przekonaniu. Tak jest, jak najbardziej. Kilka faktów, które powodują, że ten samochód wyróżnia się na tle konkurencji. Przede wszystkim to, na co ja zwracam szczególną uwagę, to jest silnik. Silnik 1.5, 150 koni mechanicznych, który wyróżnia się na tle konkurencji. To jest jego największy atut, największa cecha. Jest ten silnik dynamiczny, żwawy, chętny do tego, żeby, tak powiem, pod pedałem przyspieszenia jakby jechać do przodu. Nie ma tam żadnego opóźnienia. 210 Nm, 170 km na godzinę. To są najważniejsze takie atuty, ale również przestronność i długość, szerokość, wysokość tego samochodu. Także to są te atuty, które zdecydowanie powodują, że ten samochód może być pierwszym takim samochodem dla swojej partnerki, ale również idealnym samochodem do miasta. Do miasta dla rodziny, tak, mniejszej, dwójka młodych, starszych ludzi, tak, którzy nie potrzebują koniecznie samochodu o nie wiadomo jakich osiągach, ale potrzebują przestrzeni, wygody, komfortu. Jest bagażnik, jest skrętny, łatwo można zaparkować. Tak jest, dokładnie. To są takie cechy. Pozwólcie, że dosłownie w najważniejszych punktach opowiem o tym, co Beijing 3 posiada w wyposażeniu standardowym. I to go odróżnia od konkurencji, czyli slogan, o którym żeśmy mówili, żeby był staje się prosty, właśnie prosty jest dzięki tym elementom. Reflektory światła dzienne LED w standardzie, 16-calowe felgi, kamery i czujnik cofania, wysokie obszerne nadwozie, które można tutaj, że tak powiem, zobaczyć, 18 cm prześwitu, naprawdę to pozwala jakby łatwo i bezpiecznie poruszać się w miejskiej dżungli, ale również takie elementy jak skórzano-materiałowe siedzenia, kierunkowskazy w lusterkach bocznych, czy duży podłokietnik, to też są rzeczy, które tak naprawdę w tym segmencie, w segmencie B, są rzadko spotykane. Ja tylko państwu powiem jedną taką, myślę, ciekawostkę. Mianowicie, tu znowu będę tam do przyjaciół z Samaru się, że tak powiem, kierował i nie tylko swoje słowa. Do listopada 54,4% po 11 miesiącach sprzedało się wszystkich SUV-ów w Polsce, tak? To oznacza, że SUV-y są rzeczywiście najbardziej pożądane. I my właśnie mamy taki samochód, zresztą podobnie jak inne nasze samochody. I teraz kolejny element to są, o których jeszcze warto wspomnieć, oprócz wyposażenia, to jest też stosunek ceny do tych elementów, za które w przypadku naszych konkurentów trzeba byłoby dopłacić. I myślę, że ten graf po lewej stronie idealnie odpowiada tym najważniejszym atutom, które będziemy chcieli w komunikacji dla klientów również przekazywać. Szereg tych elementów, które pozwalają, że rzeczywiście ten samochód na tle konkurencji się wyróżnia. Jeżeli byśmy to zwaloryzowali, tak, i porównali do naszych konkurentów, to okazałoby się, że żeby taki sam samochód skonfigurować z tym wyposażeniem, trzeba było słono dużo więcej zapłacić.